To może strasznie zabrzmi, ale pragnę skierować także słowo do krzywdzicieli. Pragnę przypomnieć, że Kościół ze swojej natury stoi na straży godności każdej osoby ludzkiej. Dlatego tym większe jest cierpienie, i niezrozumienie, gdy niektórzy przedstawiciele Kościoła, zamiast chronić człowieka, strzec jego wartości, i godności, zadają mu niewyobrażalne cierpienie. Szargają jego intymność i nietykalność. Więcej bywa, że unikają ponoszenia konsekwencji swoich czynów, co może sugerować, że się w ogóle nie nawracają, że brną gdzieś w otchłań, robiąc spustoszenie w ludzkich duszach, które mieli chronić ratować. Zadając gwałt ciału, gwałci się i morduje duszę, wiarę w tej duszy. Morduje się niewinnych i niewinność, jakby nadzieje świata, bo dziecko jest nadzieją świata. Zranione dziecko, które nie będzie mogło sobie poradzić ze swoją krzywdą. Kim będzie jako dorosły człowiek? Jakie społeczeństwo będzie tworzyć? Jakie budować relacje, więzi? Nie ma słów na wyrażenie tego okrucieństwa okrucieństwa, które ma na imię krzywdzenie dziecka. Zranić dziecko to. Jakby zranić yy, rozkwitający kwiat, rodzące się nowe życie, życie, które jest pełne ufności yy, względem dorosłych. Jest to grzech wołający o pomstę do nieba. Cierpienie niewinnych nie zostanie bez odpowiedzi Boga. Gdy słyszę o, tych, o tym piekle, to przypominają mi się słowa w Biblii, z Biblii, z pierwszych stron Księgi Rodzaju. To, to przerażające wołanie: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła z ziemi ku mnie. Wołanie Boga. Można zabić człowieka, nie odbierając mu życia. Właśnie tym jest gwałt na dziecku. Po takim czynie część skrzywdzonego człowieka umiera. Coś odchodzi bezpowrotnie. I żeby tylko odeszło, ale pozostawia w sobie taką przestrzeń, rany. Wręcz otchłań, której niczym nikim nie można wypełnić, zasypać. Człowiek niby żyje, ale jest jakby umarły, jakby w innej przestrzeni, jakby był gdzieś za jakąś szybą. Dziecko nie rozumie, co się wydarzyło. I nie wie, dlaczego. I za co? Często ukrywa się z tą raną w głębi samego siebie. Wybaczcie, ale tak, jak to zwierzątko skatowane przez jakiegoś yy, chorego człowieka, który yy, zbił, żeby zaspokoić swoje żądze, wyładować swoje emocje. Który zgwałcił, aby zaspokoić swoje instynkty. Oprawcy bywają tak okrutni, że szantażują swoje ofiary, aby zamknąć im usta. Do czego doszedł świat? Czy słowo człowiek wciąż jeszcze brzmi dumnie? Chciałbym nigdy nie musieć prowadzić takich rekolekcji podejmować takiego tematu ale uważam że to jest mój obowiązek bez względu na to jak to zostanie przyjęte przez społeczeństwo może nawet na to się narodziłem żeby żeby też takie rekolekcje poprowadzić żeby też podzielić się Tymi trudnymi myślami, refleksjami. Może moje zranienie komuś też pomoże. Ono teraz nabiera jakby innego, innej wartości, innego znaczenia. Może dla kogoś stanie się lekarstwem, jakąś pomocą, ukojeniem w jego cierpieniu. Jest to mój obowiązek jako człowieka, ale także jako chrześcijanina, katolika, jako także kapłana. Jeśli nie będziemy o tym mówić, nie będziemy uwrażliwiać siebie i innych, to kamienie będą wołać. Będą wołać krzywdą. Niewinnych.